30 grudnia Kościół wspomina błogosławioną Marię Eugenię Ravasco, dziewicę. Eugenia urodziła się w Mediolanie 4 stycznia 1845 roku jako trzecia z sześciorka dzieci genueńskiego bankiera Francesco i szlachcianki Karoliny. Na chrzcie świętym otrzymała imiona Eugenia Maria. Miała niespełna 3 lata, gdy zmarła jej matka. Ojciec z dwojgiem dzieci wrócił do Genui. Eugenia została w Mediolanie u cioci. Jak prawdziwa matka dbała o jej rozwój, wychowywała ją z miłością, ale była przy tym stanowcza. Eugenia była żywym, radosnym dzieckiem. Jako 6-latka dołączyła do reszty rodziny. Poznała wujka Ludwika Ravasi i jego rodzinę. Wuj miał duży wpływ na wychowanie Eugenii. Od niego uczyła się ofiarności wobec ubogich, kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, a on chciał ją ustrzec przed wpływami rozwijającego się antyklerykalizmu i masonerii. Gdy miała 10 lat, przystąpiła do pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania. Od tego czasu zaczęła bardziej czcić Pana Jezusa. W tym też roku zmarł jej ojciec. Gdy miała 17 lat, zmarł jej ukochany wujek. Na jego żonę i na nią spadł obowiązek administrowania majątkiem i troski o rodzeństwo. Mimo podjętych starań, nie udało się uratować jej najstarszego brata Ambrożego. Ciotka chciała ją wydać za mąż. Opierała się. W wieku 18 lat usłyszała polecenie Pana Jezusa, wzywające ją do czynienia dobra. Kierownik duchowy pomógł jej rozpoznać i realizować to pragnienie. Przy kościele parafialnym podjęła katechizację dziewcząt, szukała najuboższych, pozostawionych samych sobie, żyjących na ulicy. Organizowała dla nich jednodniowe wycieczki i inne formy wypoczynku. Pomagając im, myślała o swoim bracie, któremu nie potrafiła pomóc i który popadł w ruinę moralną. Musiała opierać się sprzeciwą ciotki, krewnych i rówieśniczek. Na zarzut marnowania majątku mówiła, że pieniądze, którymi dysponuje, należą do Pana Jezusa. Ona ich tylko strzeże. Początkowo współpracowała z siostrami pracującymi przy parafii. Wkrótce potem otworzyła swój dom dla dzieci. Katechizowała je i uczyła szycia i haftu. Odwiedzała chorych w szpitalu oraz pomagała ubogim. Dojrzewało w niej pragnienie założenia zgromadzenia, którego celem będzie czynienie dobra, zwłaszcza młodym, które będzie wychowywało uczciwych obywateli i świętych dla nieba. Zgromadzenie miało proponować świętość jako cel życia, dlatego też otaczało opieką ludzi oddalonych od kościoła, uwięzionych i konających. 6 grudnia 1863 roku, gdy miała 23 lata, założyła Zgromadzenie Córek Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Zgromadzenie powstawało w atmosferze wrogiej kościołowi. Jej zapału apostolskiego nie zmniejszyło niezrozumienie, opuszczenie i cierpienia, jakich doświadczała. Gdy umierała w wieku 55 lat, mówiła: "Zostawiam was wszystkich w sercu Jezusa" i wezwała współsiostry do radości. 27 kwietnia 2003 roku święty Jan Paweł II w czasie beatyfikacji trafnie i krótko scharakteryzował jej duchowość i przesłanie. Całkowicie oddana szerzeniu miłości do serca Chrystusa i Maryi, była błogosławiona Eugenia Ravasco. Z kontemplacji tych dwóch serc zrodziło się w niej gorące pragnienie służenia bliźniemu i z radością poświęciła życie młodzieży i ubogim. Z dalekowzrocznością potrafiła odpowiedzieć na potrzeby misyjne, troszcząc się w szczególności o dalekich od Kościoła. Wyrażenie czynić dobrze z miłości do serca Jezusa i płonąć pragnieniem dobra innych, szczególnie młodzieży, trafnie ujmują jej charyzmat, który przekazała swojemu zgromadzeniu. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Eugenia wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom na chwałę Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.